Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapewne chcielibyście trochę urozmaicić stream, być może wprawiając ludzi w osłupienie. Być może powodując, że nawet jak nie mówisz nic śmiesznego, to ludzie pękają ze śmiechu. A być może po prostu chciałbyś z całego serca powiedzieć dla swojego antyfana: proszę opuścić ten stream. Dzisiaj pokażę, jak to zrobić. Podczas konfiguracji VoiceModa interesują nas dwie rzeczy: Input Devices, Output Devices. Input Devices to są mikrofony, a Output Devices to urządzenia odbierające, np. głośniki bądź słuchawki. Będzie to bardzo prawdopodobne, że w Input Devices będziecie mieli tylko jedną opcję do wyboru, być może nie tą, co chcecie. Dzieje się tak dlatego, że w Input Devices pokazuje coś, co jest ustawione na domyślny tryb ustawienia Windows. Przechodzimy więc w ustawienia dźwięku, panel sterowania dźwiękiem, nagrywanie. Musimy zadbać o to, żeby przy odpowiednim urządzeniu do nagrywania, czyli przy naszym właściwym mikrofonie, był taki ptaszek. Jeżeli go nie ma, włączamy go. Ja tutaj mam wszystko, całą resztę powyłączaną z tego względu, żeby po prostu ewentualne jakieś zakłócenia nie były z naleciałości z innych mikrofonów. Jeżeli jest włączony, to nie trzeba tego robić, ale jak jest wyłączony, to włączamy, a następnie ustawiamy jako urządzenie domyślne. Drugą ważną rzeczą są output devices. Jeżeli nie widzimy swojego głośnika bądź słuchawek tutaj, to tak samo otwieramy ustawienia dźwięku, panel sterowania dźwiękiem. W odtwarzaniu musimy zaznaczyć domyślnie urządzenie, które będzie nam służyło do odtwarzania dźwięku. Na przykład w przypadku moim są to słuchawki, nazwane jako głośniki, ale załóżmy, jeżeli bym chciał zmienić na monitor, no to wtedy włączam ustaw jako urządzenie domyślne. Aby przetestować, czy wszystko skonfigurowaliśmy poprawnie, możemy ustawić jakiś efekt dźwiękowy. On już jest słyszalny przez kogoś, kto was słucha, tylko że wy siebie nie słyszycie. Nie możecie przetestować, czy rzeczywiście działa. Więc klikamy tutaj, Hear My Voice. Siebie słyszę w słuchawkach, które ustawiłem wcześniej, więc wszystko jest w porządku. Czasami może być tak, że po prostu nie ma nic, no? Czyli coś jest związanego właśnie z tym początkowym ustawieniem. Oprócz konfiguracji, którą niedawno zrobiliśmy, trzeba wprowadzić pewne zmiany na OBS-ie, no bo VoiceMod jest traktowany jako oddzielny mikrofon przez Windowsa. On działa na zasadzie przeróbki audio, czyli jest pomiędzy mikrofonem a wyjściem. Służy jako polepszanie dźwięku, więc musimy ustawić wirtualny sterownik, który zapewne zauważyliście, że został zainstalowany wraz z VoiceModem w ustawieniach audio. Musimy przejść do ustawień OBS-a. Wybieramy dźwięk. I tu ustawiamy jako pierwszy nasz mikrofon. Mikrofon VoiceMod Virtual Audio Device. Mając już ustawiony domyślny sterownik VoiceModa, możemy z nim robić, co w zasadzie chcemy. Czyli możemy potraktować go takimi samymi filtrami, jak w przypadku zwykłego mikrofona. Możemy potraktować go wzmocnieniem, wyłączyć te wzmocnienie, włączyć te wzmocnienie. Możemy włączyć tłumienie hałasu, wyłączyć te tłumienie hałasu. Wszystko tak jak w standardowym mikrofonie. Pamiętajcie również, żeby zawsze mieć zaznaczony voice changer. Nawet jeżeli nie używacie efektów dźwiękowych, przyłączcie się na no effects, ale nie wyłączajcie tego, a później nagle zechcecie sobie na streamie przyłączyć na cave'a i nie będziecie nawet tego świadomi, że to nie działa. Żaden z efektów nie będzie działać. Póki nie wyłączymy voice changer. Bez niego nic nam nie ruszy. Pamiętajcie również, że jeżeli wyłączycie tego voice moda, to przestanie was słychać.
Jak włączymy go ponownie, to znowu siebie słyszymy. Tylko minimalizowanie wchodzi w grę. Oczywiście możecie go wyłączyć, on się będzie minimalizować do treja. To nie ma żadnych przeszkód ku temu. Kilka słów na koniec. Jeżeli chcecie aktywować swoje efekty dźwiękowe jakimś tutaj klawiszem, to możecie swobodnie sobie ustawić dowolny klawisz, który tam chcecie i go właśnie tym aktywować. Tylko pamiętajcie, żeby na No Effects też ustawić jakiś klawisz, żeby powracać do tego podstawowego efektu. Dodatkową rzeczą jest fakt, że ja tutaj pokazywałem wszystko na VoiceMod Pro, czyli na wersji płatnej. I przez to możecie nie mieć niektórych tutaj dźwięków pokazanych w moim voicemodzie. A także nie będziecie mieli możliwości stworzenia własnego dźwięku. Z tego co kojarzę, właśnie to było takim dodatkową rzeczą. Także dziękuję za to, że zostaliście tak długo ze mną na tym poradniku. A tymczasem puszczę wam kilka próbek ze streamu, jak to wygląda na żywo. Także jeszcze raz dziękuję. I do zobaczenia, być może w następnym poradniku. Nie? 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 Baza wirusów została zaaktualizowana. Głosy. Słyszę głosy. Słyszę głosy. W tej pięknej jaskini możemy znaleźć stalagmity i stalaktyty. Najwspanialszą rzeczą, którą możemy ujrzeć, to pozostałości po dawnej cywilizacji. Nasz przewodnik opowie co nieco więcej o tej wspaniałej rodzinie, którą możemy tutaj znaleźć, zamarzniętych niedźwiedzi polarnych.